Zjednoczonej minutą prac identyfikacyjnych ofiar terroru komunistycznego. Konferencja prasowa będzie połączona z wręczeniem not rodzinom ofiar. Witam prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego. Witam rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Andrzeja Ciechanowicza. W konferencji bierze udział również pan minister Andrzej Kuner. Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Andrzej Osowski i Marta Kujsko-Morskiego Uniwersytetu Medycznego. Łukasz Szyszkowski z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu oraz Tomasz Kupiec z Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa. Bardzo proszę prezesa Łukasza Kamińskiego o zabranie głosu. Państwo, po raz trzeci spotykamy się z tego niezwykle istotnego powodu identyfikacji kolejnych szczątków ofiar terroru komunistycznego. Jest to chwila niezwykle istotna i ważna, przede wszystkim dla rodzin ofiar, które nam dzisiaj towarzyszą, ale myślę, że jest to chwila ważna dla nas wszystkich, bo te osoby, które miały zostać wymazane z polskiej historii, powracają do naszej historii, wracają do naszej świadomości. Każde kolejne nazwisko z jednej strony powoduje, że to, co chcieli osiągnąć zbrodniarze, czyli zapomnienie, pochowanie w nieznanym miejscu, zostaje przezwyciężone. Ale też jest to działanie skierowane ku przyszłości. Powracają te osoby, a wraz z nimi powracają historie ich życia. Możemy przyjrzeć się bohaterom naszej wspólnej historii. Dlatego chciałbym po raz kolejny ogromnie podziękować wszystkim instytucjom, które angażują się w ten projekt. Projekt rozpoczęła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytut Pamięci Narodowej, ale niemalże od razu pojawiły się kolejne instytucje na czele z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, bez którego nie byłaby możliwa identyfikacja w oparciu o najnowocześniejsze metody badań genetycznych. Cieszę się, że jest z nami także przedstawiciel Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa, który też odgrywa ogromną rolę. Nie jestem w stanie wszystkich osób, które by na to zasługiwały, wymienić, ale pragnę w imieniu własnym, a wydaje mi się, że też mogę w imieniu rodzin, wszystkim, którzy są zaangażowani w ten proces, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Bardzo proszę pan minister Andrzej Kuner. Szanowni państwo, jak łatwo zauważyć i przy tym stole, i od początku przy pracach na Łączce. Widzicie państwo dwie instytucje, te dwie instytucje państwowe, które mają w nazwie pamięć. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej. Obowiązkiem Rzeczpospolitej jest zapewnianie godnego miejsca spoczynku zarówno w pierwszym rzędzie bohaterom walk o wolność i niepodległość Polski, ale także, co umożliwiła nam nowelizacja ustawy o grobach wojennych, ustawy z 1933 roku, podkreślam, 1933 roku, na której my się opieramy, ale także możemy uznać za groby wojenne groby ofiar reżimu komunistycznego w Polsce. Mowa o latach 1944-56. I stąd ten wzięty na siebie przez Rzeczpospolitą obowiązek troski także o straconych na mocy tak zwanych prawomocnych wyroków sądowych i zamordowanych w więzieniach bądź w różnych nieznanych miejscach
bohaterów walk o niepodległość z okresu także Polski, komunistycznej Polski stalinowskiej. Dość często słyszymy pytanie, dlaczego tak późno. Pozwolę sobie uzurpować prawo, żeby także w imieniu pana prezesa Łukasza Kamińskiego, żeby cząstkowo odpowiedzieć na to pytanie. Nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za czas do 2010 roku, ale i tu jest ta moja uzurpacja, ale obaj dość szybko po objęciu naszych stanowisk zajęliśmy się także tym tematem. Pierwszym dokumentem otwierającym drogę do czynności także na Łączce był list intencyjny, który podpisaliśmy wspólnie z ówczesnym ministrem sprawiedliwości panem Krzysztofem Kwiatkowskim w listopadzie 2011 roku. Proszę mi pozwolić na maleńkie wspomnienie. To czasem się pojawia dyskusja na temat, kiedy pojawiła się nazwa żołnierzy wyklęci, jak to było wcześniej z pamięcią o tej kategorii tych bohaterów skazanych chyba na najdłużej trwające zapomnienie. Ja pamiętam dość dokładnie początki i pamiętam, że to dzięki wspaniałemu, nieodżałowanemu, świętemu pamięci Jerzemu Ślaskiemu, także jednemu z wyklętych, kawalerowi Virtuti Militari, mianowanemu w 1990 roku przez pierwszego cywilnego wiceministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego, człowiekiem, który miał stworzyć od nowa Polskę zbrojną jako organ prasowy Wojska Polskiego w miejsce niesławnej, niechlubnej pamięci żołnierza wolności. I pamiętam błyskawiczną decyzję Jurka i myśmy uruchomili serię oficerowie Wojska Polskiego zamordowani przez stalinizm bardzo szybko w październiku 1990 roku. Absolutnie niezasłużonym zaszczytem i honorem było dla mnie być autorem pierwszego odcinka poświęconego generałowi Nilowi. A czas był niezwykły, bo wprawdzie 3 lata wcześniej, w 1987 roku, kiedy wydałem 2 pierwsze tomy słownika biograficznego Konspiracji Warszawskiej, tam wśród 200 życiorysów było kilkadziesiąt tych straconych po wojnie, z pełnymi informacjami o datach aresztowania, wyrokach i datach śmierci. I to cenzura puściła, ale już w recenzjach prasowych, i tylko i wyłącznie dlatego przywołałem swoją książkę, ale już w recenzjach prasowych pozwalano tylko pisać. Wiele życiorysów ukazało się po raz pierwszy i tu były zaznaczone cięcia cenzury. Ta prawda, ta pamięć, ta prawda, przede wszystkim prawda o żołnierzach wyklętych bardzo powoli, po 1989 roku przybijała się do sfery przestrzeni publicznej. Z całkowitą pewnością jest tak, jak powiedział przed chwilą pan prezes, że dla nas z tych 2 działań niezbędnych, oczywistych, jakże potrzebnych, jakże oczekiwanych, czyli odnajdywania, poszukiwania szczątków, ale przede wszystkim nadawania im imion, bo to przede wszystkim przecież o to chodzi, żebyśmy byli w stanie, zapewniając dogodne miejsce spoczynku, móc umieścić tam także imię i nazwisko. To jest dla nas czymś najbardziej chyba oczekiwanym i rozumiemy to ciśnienie społeczne. I ostatnie zdanie, kiedy niemal 20 lat temu mogłem opublikować takie kalendarium zbrodni, gdzie pokazywaliśmy właśnie kilkadziesiąt sylwetek tych najbardziej zasłużonych, którzy ponieśli śmierć z rąk komunistycznych po wojnie.
to pamiętam swoje wrażenie z tamtego czasu. Czy jest cień szans, że kiedykolwiek będę mógł być świadkiem odnalezienia i zidentyfikowania szczątków czy generała Nila, czy majora Żmudzina, czy rotmistrza Pileckiego, czy zapory Deputowskiego, czy innych podobnych im z niesłychaną, zupełnie wielokrotnie nieprawdopodobną drogą życiową, z jednym celem, z jednym pragnieniem, z jednym marzeniem. Jest dla mnie czymś absolutnie nieprawdopodobnym i niezwykłym, że po 20 latach mogę nie tylko być świadkiem, ale w tym uczestniczyć, co uważam za rzecz najważniejszą w swoim życiu. Hieronim Dekutowski na przykład, Zapora, urodził się 1,5 miesiąca przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Jeżeli mówimy o ciągłości pokoleniowej, tym najbardziej niezwykłym zjawisku w historii Polski, kolejnych pokoleń polskich walczących, bo kolejne pokolenia musiały walczyć, to on i jego rówieśnicy są tym właśnie ostatnim pokoleniem, przecież Kamil na Szamiec. Jesteśmy ogromnie usatysfakcjonowani tym, że po tylu latach powoli udaje się oddawać im imiona i oddawać im sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pana Andrzeja Kierowicza. Szanowni Państwo, nawiążę krótko do wystąpienia moich poprzedników. 28 września ubiegłego roku w Szczecinie podpisaliśmy z panem prezesem Łukaszem Kamińskim porozumienie powołujące polską bazę genetyczną ofiar totalitaryzmu. Nie upłynął jeszcze rok, a oto widzimy efekty tego porozumienia. Instytucja, którą mam zaszczyt reprezentować, jest instytucją publiczną prowadzącą badania naukowe, jest Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i my podjęliśmy się udziału jako partner Instytutu Pamięci Narodowej w tym dobrym dziele, kierując się taką zasadą, którą wiele lat temu sformułował John Ruskin. Zadanie nauki polega na zastąpieniu wizji faktami, a wrażeń dowodami. Mamy wiedzę, doświadczenie, kompetencje, przygotowanie do tego, aby pomóc w identyfikacji, czy też dostarczyć materialnych dowodów identyfikacji, czyli to, co powiedział pan minister Kunert, przywracać tożsamość dotychczas bezimienną. Chciałbym powiedzieć jeszcze dwie myśli. Pierwsza, ja jestem tylko reprezentantem tego części zespołu, który bierze udział w pracach bazy i to mi przypadł w udziale zaszczyt przedstawiania nazwisk. Natomiast to, że dochodzi do tych konferencji, to oprócz tych instytucji, które panowie łaskawi już wspomnieć, chciałbym podkreślić działania zespołu. Tego zespołu badawczego, który od samego początku jest zaangażowany. Część reprezentantów zespołu siedzi obok nas, pan dr Osowski, pani Marta Guś, pan dr Kupiec z Instytutu Ekspertyz Sądowych, pan dr Szczeszkowski, nie ma pani Agaty Tannhäuser. Natomiast to jest tak, że praca tych ekspertów pozwala dzisiaj przedstawiać państwu wyniki. Wyniki nie byłyby też możliwe bez udziału rodzin. To współczesna technologia i postęp nauk biologicznych umożliwia identyfikację DNA. Identyfikację osób poprzez analizę DNA. Jest to analiza porównawcza. Bez dostępu do materiału porównawczego nie byłoby tych wyników, nie byłoby identyfikacji. Chciałbym Państwu, reprezentantom rodzin obecnych na sali, podziękować za zaangażowanie, za to, że dochodzi do tych konferencji, że kolejnym osobom przywracana jest imię,
twarz, tożsamość, to jest w dużej mierze państwa zaangażowanie i można powiedzieć hołd złożony z marmuru. Także nawiązując do poprzedniej konferencji, chcielibyśmy utrzymać zasadę niewyróżniania poszczególnych osób, które przedstawiamy, dlatego zgodnie z tym, co pojawiło się w lutym, będziemy przedstawiali alfabetycznie zidentyfikowane osoby. Dlaczego? Dla nas sukcesem przy pracy w tym projekcie jest identyfikacja każdej osoby. Każdej z imienia i z nazwiska. Jak długo będzie trwał ten projekt? Do czasu, aż nie zidentyfikujemy ostatni lub wyczerpiemy techniczne, fizyczne możliwości identyfikacji. Natomiast wspomnę jeszcze raz słowa mojego poprzednika. 20 lat temu nie było to możliwe, bo nie był taki możliwy postęp technologiczny. Czas nie stoi w miejscu, nauka również się rozwija. Liczymy na to, że będziemy mogli stosować najbardziej nowoczesne i wiarygodne metody identyfikacji, które pozwolą nam w miarę możliwości przywrócić imię, twarz i tożsamość każdemu, który go poszukuje. Jeśli Państwo pozwolą, ja przedstawię wyniki identyfikacji pierwszych osób. Zgodnie z zasadą zacznę alfabetycznie. Pan Władysław Borowiec, pseudonim Żbik, żołnierz Armii Krajowej, księgowy. Przed agresją Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku skończył podchorążówkę. Brał udział w wojnie obronnej Polski 1939 roku w stopniu plutonowego podchorążego. Walczył w obronie stolicy, następnie na wschodzie. Aktywnie uczestniczył w konspiracji od początku jej istnienia. W 1943 roku przeniósł się do Tarnobrzega. Po zakończeniu II wojny światowej zatrudnił się w poznańskiej delegaturze Biura Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych jako księgowy. Szybko przeniesiony do berlińskiej placówki biura, gdzie pełni tę samą funkcję, a następnie funkcję intendenta i tłumacza z języka angielskiego. 29 listopada 1947 roku zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 1948 roku skazany na karę śmierci. Decyzją z 14 września 1948 roku Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał wyrok w mocy, a Bolesław Bieruch nie skorzystał z prawa łaski. Zamordowany 25 września 1948 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Władysława Borowca odnaleziono wiosną 2013 roku w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Henryk Borowski, pseudonim Czmiel, porucznik, oficer Komendy Okręgu Gdyńskiego Armii Krajowej, prawnik, konspiracyjne nazwisko Henryk Syczyński. Absolwent kursu podchorążych rezerwy w Grodnie, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku w stopniu plutonowego podchorążego. W latach 1942-44 żołnierz Okręgu Gdyńskiego AK, w ramach którego służył w grupie wywiadowczej zorganizowanej do walki z sowietyzacją ziem polskich o kryptonimie Cecylia. W lipcu 1944 roku zdołał uniknąć aresztowania przez wojska sowieckie i wywózki w głąb Związku Sowieckiego. Za udział w walkach o wyzwolenie Wilna w 1944 roku odznaczony Krzyżem Walecznym. Wiosną 1945 roku współorganizował przerzut na zachód żołnierzy byłego okręgu gdyńskiego AK, następnie wszedł w skład Komendy Eksterytorialnego Okręgu Gdyńskiego AK, działającego na terenie obecnej Polski, której pełni funkcję kierownika komórki kontrwywiadowczej. Aresztowany 28 czerwca 1948 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 2 listopada 1950 roku skazany na karę śmierci. Zamordowany 8 lutego 1951 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Henryka Borowego Borowskiego odnaleziono wiosną 2013 roku w pobliżu kwatery EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, Odra, Stary, cichociemny major, oficer Armii Krajowej, delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kawaler Orderu Virtuti Militari. Ochotnik w wojnie obronnej 1939 roku.
Walczył we Francji w szeregach drugiej dywizji strzelców pieszych po kapitulacji ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Na początku marca 1943 roku zaprzysiężony na Cichociemnego o pseudonimie Zapora i Odra. We wrześniu 1943 roku przerzucony na teren Polski i awansowany przez naczelnego wodza do stopnia podporucznika rezerwy. Dowodził kompanią w 9 Pułku Piechoty Inspektoratu Armii Krajowej Zamość, a następnie oddziałem dywersyjnym KDW w Inspektoracie Rejonowym Lublin-Puławy. W ramach odtwarzania sił zbrojnych dowódca 1 Kompanii 8 Pułku Legionów AK od stycznia do lipca 1944 roku przeprowadził kilkadziesiąt akcji zbrojnych na terenie Okręgu Lubelskiego AK. W czasie akcji Burza ochraniał sztab Komendy Okręgu. W sierpniu podjął nieudaną próbę przedostania się na pomoc walczącej w Warszawie. Na początku 1945 roku, zgodnie z postanowieniem Komendy Okręgu AK Lublin, skoncentrował żołnierzy zagrożonych aresztowaniem i przeprowadził szereg akcji odwetowych wobec wojsk NKWD i komunistycznych władz. Awansowany przez dowództwo Delegatury Sił Zbrojnych na kraj do stopnia kapitana, a Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość do stopnia majora. Od czerwca 1945 roku dowodził wszystkimi oddziałami leśnymi w Inspektoracie Lublin Delegatury Sił Zbrojnych. Odpowiadał za dywersję i przeprowadzał akcje wymierzone w aparat represji. Dowodzone przez niego zgrupowanie liczyło od 200 do 300 partyzantów. Po amnestii ogłoszonej przez komunistów latem 1945 roku rozformował zgrupowania, a sam na czele kilkunastu współtowarzyszy próbował przez Czechosłowację przedrzeć się do amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Po niepowodzeniu powrócił i ponownie stanął na czele reaktywowanego zgrupowania. Do amnestii w 1947 roku zgrupowanie prowadziło liczne akcje dywersyjne i samoobrony na obszarze województwa lubelskiego, rzeszowskiego i kieleckiego. Po ogłoszeniu amnestii w lutym 1947 roku zaprzestał prowadzenia akcji zbrojnych i w czerwcu ujawnił się. Zagrożony aresztowaniem podjął próbę ucieczki z kraju, w trakcie której 16 września 1947 roku został zatrzymany w Nysie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Katowic. Przeszedł okrutne śledztwo w Centralnym Więzieniu MBP przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 15 września 1948 roku został skazany na siedmiokrotną karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Przed wykonaniem wyroku podjął jeszcze jedną nieudaną próbę ucieczki z celi więziennej. Zamordowany 7 marca 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Hieronima Dekutowskiego odnaleziono latem 2012 roku w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Zygfryd Kuliński, pseudonim Albin, rolnik, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Do konspiracyjnych struktur ROAK wstąpił po zakończeniu okupacji niemieckiej. Służył w oddziale porucznika Franciszka Majewskiego Słonego. Od 19 listopada 1947 roku w strukturach 11 Grupy Operacyjnej NSZ. Przydzielony do oddziału Wiktora Stryjewskiego-Cacki w latach 1946-49 brał udział w wielu akcjach przeciwko placówkom UB i MO. Zatrzymany 8 lutego 1949 roku w Gałkach, powiat płocki, wnikał w obławy urządzonej przez milicjantów i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Płocka, Płońska, Sierpca oraz żołnierzy KBW. Ranny został przewieziony do Warszawy i poddany brutalnemu śledztwu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 29 września 1949 roku skazany na karę śmierci. Decyzją z 7 lutego 1950 roku Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał wyrok w mocy, a Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Zamordowany 29 marca 1950 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie wraz z innymi partyzantami z oddziału Cacki. Szczątki Zygfryda Kulińskiego odnaleziono latem 2012 roku w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Kolejnym bohaterem jest Józef Łukaszewicz, pseudonim Walek Kruk, uczeń gimnazjum i liceum imienia Leopolda Isakuli w Warszawie, współzałożyciel młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, a od marca 1948 roku żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, oddziałów Zygmunta Rzeźnicza, pseudonim Grot,
a następnie Zygmunta Jezierskiego, pseudonim Orzeł, uczestnik akcji bojowych, zatrzymany w czerwcu 1948 roku w Grodzisku, wyrokiem z 28.1.1949 roku skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, zamordowany 14 maja 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie razem z dwoma innymi żołnierzami z oddziału Orła. Szczątki Józefa Łukaszewicza odnaleziono latem 2012 roku w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Henryk Pawłowski, pseudonim Henryk Orłowski Długi. W czasie wojny żołnierz 26 Pułku Piechoty Armii Krajowej, dowódca drużyny w stopniu plutonowego podchorąża. W lipcu 1944 roku przymusowo wcielony do Armii Czerwonej, następnie skierowany do szkoły lotniczej w Kraśniu. W listopadzie 1944 roku zesłany do kopalni węgla w Związku Sowieckim za szerzenie antysowieckiej propagandy w szeregach wojsk. Po powrocie do kraju od połowy 1946 roku został kurierem rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Wielokrotnie przekraczał granicę polsko-niemiecką, przenosząc w obie strony meldunki i raporty. Aresztowany w 1948 roku, został skazany w październiku tego roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci za rzekomą działalność szpiegowcą na rzecz rządu RP na uchodźstwie. Zamordowany 3 lutego 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Henryka Pawłowskiego odnaleziono latem 2012 roku w kwaterze EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka, oficer Wojska Polskiego, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i oddziału partyzanckich Eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Uczestnik wojny obronnej 1939 roku, następnie współtwórca struktur konspiracyjnych na Wileńszczyźnie. Kierowana przez niego brygada, 5. Brygada Wileńska Armii Krajowej, za zgodą Komendy Okręgu nie wzięła udziału w operacji wileńskiej. Podzielona na małe grupy, przedostała się na zachód celem ponownego połączenia w Puszczy Augustowskiej. Odtworzona w sierpniu 1944 roku, podporządkowana Białostockiej Komendzie Okręgu Armii Krajowej. Ponownie odtworzona w kwietniu 1945 roku, liczyła latem 1945 roku 250 żołnierzy. Przeprowadziła kilkadziesiąt operacji przeciwko siłom NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zdemobilizowana zgodnie z rozkazem Delegatury Sił Zbrojnych we wrześniu 1945 roku, jeszcze raz odtworzona w kwietniu 1946. Od wiosny 1947 roku major Szczędzielarz ukrywał się, został aresztowany 30 czerwca 1948 roku na Podhalu. 30 listopada 1950 roku skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci i zamordowany 8 lutego 1951 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki majora Łupaszki odnaleziono wiosną 2013 roku w pobliżu kwatery EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Porucznik Wacław Walicki, pseudonim 111, druh Michał, pan Michał Tesar. Oficer Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, nauczyciel. Od 1939 roku w strukturach Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. Oficer wywiadu dzielnicy D, konspiracyjnego garnizonu miasta Wilna, następnie oficer informacyjny Sztabu Inspektoratu A i zgrupowania partyzanckiego podpułkownika Antoniego Lechnowicza Pochoreckiego. Aresztowany przez Sowietów w lipcu 1944 roku, zwolniony w maju 1945 roku, powrócił do konspiracji. Od października 1945 roku służył jako adiutant, a następnie zastępca pułkownika Olechnowicza. Odtwarzał wraz z nim struktury Eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Stworzył własną siatkę konspiracyjną opartą o wileńską młodzież. Aresztowany w czerwcu 1948 roku, 8 października 1949 roku, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na karę śmierci,
zamordowany 22 grudnia 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki porucznika Bartosława Walickiego odnaleziono latem 2012 roku w kwaterze EU cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie. Ryszard Wilelski, pseudonim Irydion Diara Wiesia Władysław Żbik, żołnierz Armii Krajowej, następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W czasie okupacji był dowódcą plutonu w obwodzie Armii Krajowej Praga. W 1945 roku ujawnił się, po czym powrócił do działalności konspiracyjnej w ramach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od połowy 1946 roku kierował siatką wywiadowczą obszaru centralnego Zrzeszenia WIN, a następnie siatką wywiadowczą 4 Zarządu Głównego WIN w Warszawie. Bliski współpracownik Władysława Jedlińskiego Marty, zastępca szefa oddziału informacyjnego 4 Zarządu Głównego WIN. Aresztowany w grudniu 1948 roku, 27 października tego roku, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, zamordowany 28 stycznia 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Ryszarda Wielskiego odnaleziono latem 2012 roku w kwaterze EU cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Bardzo proszę pełnomocnik prezesa Krzysztof Szalczy. Bardzo proszę o prezentację. Wielce szanowne rodziny Operkomunizmu, szanowne panie, szanowni panowie. Latem tamtego roku, wiosną tego roku na cmentarzu polsko-polskim w Warszawie mieliśmy honor prowadzić badania poszukiwawcze ekshumacyjne ofiar komunizmu, które pożywano na Łączce. Warto przypomnieć, że dawny obszar Łączki był znacznie szerszy niż ten, który znamy dziś. Dziś pozostał tylko taki kwadrat, który widoczny jest na tej planszy. Tymczasem więźniowie chowani byli dalej pod drogą asfaltową, która do niedawna przecinała dawną kwaterę EU i ciągnęła się aż ta kwatera do muru kończącego cmentarz Powązkowski w Warszawie. Kolorem szarym zaznaczyliśmy, proszę Państwa, te doły, a trudno powiedzieć groby, mogiły, te doły, w których chowano ofiary komunizmu, które zostały wydobyte latem tamtego roku. Kolorem ciemniejszym zaznaczyliśmy, proszę Państwa, te doły, w których odnajdywaliśmy szczątki ofiar komunizmu w maju i czerwcu tego roku. Ogromna większość odnalezionych szczątków znajdowała się, proszę Państwa, w tym miejscu, gdzie przebiegała asfaltowa droga. Bez rozbiórki tej drogi nie moglibyśmy szczątków ofiar komunizmu wydobyć. Część także, proszę Państwa, pod chodnikiem, który do niedawna tam przy Łączce się znajdował. Proszę Państwa, na tym obrazie chcielibyśmy zaprezentować te doły, z których szczątki udało się nam już identyfikować. Kolorem czerwonym zaznaczone są miejsca, gdzie pochowano ludzi, których zidentyfikowaliśmy już poprzednio. Kolor zielony to są te wyniki najnowsze, proszę Państwa, które dzisiaj możemy Państwu zaprezentować. W dole położonym najwyżej na tym obrazie, oznaczonym numerem N, tam pochowano szczątki Władysława Borowca. Dół numer 44 Zygfryd Kuliński. Dół numer 16 Hieronim Dekutowski, pseudonim Zabora. Dół numer 46 Józef Łukaszewicz. Grób numer 63 Wacław Walicki. Dół numer 2 Ryszard Widelski, Henryk Pawłowski. Dół oznaczony numerem V, major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka oraz Henryk Borowy-Borowski. Pierwsza postać, Władysław Borowiec. Jego szczątki, proszę Państwa, znajdowały się w dole sześcioosobowym, w tym jednym wąskim dole
udało się, proszę Państwa, odnaleźć szczątki 6 mężczyzn. Tymi najgłębiej pochowanymi były szczątki Władysława Borowca. Gdzie znajdował się ten dół, proszę Państwa, w miejscu, gdzie do niedawna stał symboliczny pomnik Stanisława Piwka. Tam pod spodem było 6 mężczyzn. Ułożenie szczątków, proszę Państwa, w tym dole pozwala nam wysunąć tezę, że mamy do czynienia nie z jednym pochówkiem, ale z dwoma. Były to prawdopodobnie dwie różne egzekucje. W jednym zginęło 4, w drugiej zginęło 2 mężczyzn. Jak widać, obraz, który wyłaniał się, proszę Państwa, po zdjęciu warstwy z wylęgnej ziemi, był takim obrazem tragicznym. Tam na miejscu doszło do niezwykłego jakby połączenia szczątków ofiar i nasi specjaliści włożyli niezwykle wiele wysiłków w to, żeby poszczególne szczątki mogły zostać wydobyte. W niektórych, proszę Państwa, przypadkach jednak musimy pamiętać, że to nie jest tak, że szczątki, które wydobywamy, one są w komplecie. Rzadkością są sytuacje właśnie takie, kiedy mamy kompletny szkielet. Wówczas nasza sytuacja badawcza jest nieporównywalnie lepsza. Tutaj, proszę Państwa, czaszka Władysława Borowca, możemy powiedzieć, że w jego przypadku, tak jak we wszystkich pozostałych, nastąpiło zastosowanie katyńskiej metody uśmiercania, pojedynczy strzał oddany w podlicę skazańca. Henryk Borowski, stracony 8 lutego 1951 roku. Proszę Państwa, wiemy doskonale, kto tego dnia był stracony. Mając zewnętrzny dzielarz, pułkownik Olechowicz i porucznik Józef Minkiewicz, pseudonim Wiktor. Ta mogiła, proszę Państwa, gdzie udało się odnaleźć porucznika Borowskiego, to jest miejsce, gdzie jeszcze do niedawna przebiegała droga asfaltowa, pokazuje w tej chwili ten obszar. Szczątki Henryka Borowskiego były, proszę Państwa, pochowane najgłębiej spośród tej całej czwórki jego szczątki. Były wrzucone jako pierwsze do zbiorowego dołu. Tutaj widzimy strzał wylotowy na potylicy. Wylot nastąpił w okolicy twarzoczaszki. Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Jak proszę Państwa, od dłuższego czasu podejrzewaliśmy, że szczątki pana majora muszą się znajdować razem ze szczątkami tych, których zidentyfikowaliśmy poprzednio, a więc kapitana Łukasika Rysia oraz Tadeusza Belaka, pseudonim Jonak. Dlatego, że to wewnętrzne przekonanie nie dawało podstaw do tego, żeby można publicznie ogłosić, że są to szczątki pana majora. Do tego potrzebne były dokładne badania genetyczne. Gdzie znajdowało się miejsce, proszę Państwa, gdzie w dole ukryto, jak widać, takim niewielkim 8 mężczyzn razem z majorem Zaporą przy samym pomniku. Tego pomnika już nie ma, on zostanie odtworzony, ale zwróćcie uwagę, zaledwie metr od tego pomnika na końcu takiej ścieżki, którą wszystkie delegacje, które uczestniczyły w różnych uroczystościach tam na łączce, musiały przejść. Major Zapora został pochowany jako pierwszy, w związku z tym jego szczątki znajdowały się najgłębiej. W naszej dokumentacji archeologicznej zostały oznaczone jako numer 16G. Z lewej strony na obrazie możecie Państwo zobaczyć te pierwsze szczątki ułożone najwyżej. Na drugim obszarze możecie Państwo dostrzec tam w górnej części zdjęcia czaszkę majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Szczątki pana majora, jak widać, stan zachowania jest taki jak większość, a więc co najmniej nie najlepszy. Kat, który strzelał, proszę Państwa, oddał strzał w potylicę, oddał strzał pojedynczy. Widzimy, proszę Państwa, że nastąpiło to w takich okolicznościach, które moglibyśmy postarać się odtworzyć. A więc albo pan major miał zgiętą głowę, albo ten, który, proszę Państwa, do niego strzelał z wyższej wysokości niż ofiara. A więc być może musimy tutaj powrócić do znanej już
opowieści o tym, że kat wprowadzał do piwnicy, stał wyżej i stąd, proszę Państwa, te ślady po wlocie kuli zawsze są takie specyficzne, czyli są z pewnej wysokości. Proszę Państwa, z panem majorem mieliśmy z jego identyfikacją wiele problemów. Problemy wynikały stąd, że chcieliśmy mieć całkowitą pewność, że są to szczątki pana majora. Ten materiał genetyczny, który posiadaliśmy wcześniej od najbliższych, od rodzin, nie był materiałem, który dawał nam taką pewność stuprocentową. Po to, żebyśmy mogli mieć tę pewność, w tym roku udaliśmy się do Tarnobrzega. Tam pobierany był materiał genetyczny z grobu rodziców pana majora. I dzisiaj, proszę Państwa, to, że możemy Państwu ogłosić to wielkie nazwisko wielkiego Polaka, jest wynikiem właśnie tych badań w Tarnobrzegu. Zygfryd Kuliński, stracony w 1950 roku, pochowany, proszę Państwa, w dole, gdzie było 5 mężczyzn. Tutaj na tym obrazie możecie Państwo dostrzec z lewej strony ciężkę, jest Zygfryd Kuliński, oznaczony numerem A. Proszę zwrócić uwagę, że także w tym dole doszło do takiej sytuacji, kiedy tych ludzi umieszczano bardzo blisko siebie, a to powodowało szereg ogromnych trudności, aby dopasować poszczególne szczątki do kolejnych osób. Także w tym przypadku kat strzelał w potylicę, oddał jeden strzał, wylot nastąpił w okolicy twarzy czaszki. Kolejna ofiara komunizmu. Józef Łukaszewicz na tym zdjęciu wśród swoich kolegów z oddziału, oznaczony przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa liczbą 4 w rogu zdjęcia. To już jest fotografia wykonana w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Szczątki Józefa Łukaszewicza zostały, proszę Państwa, umieszczone w dole, gdzie było 6 mężczyzn. Co ciekawe, jest to zaledwie około 1,5 metra do 2 mniej więcej od grobu pana majora Hieronima Degutowskiego w Zaporze. Szczątki Józefa Łukaszewicza, proszę Państwa, oznaczone są numerem A i znajdują się w takim oto ułożeniu na boku. Zwracam Państwa uwagę także na nienaturalne ułożenie jego nóg oraz ramion. I w tym przypadku kat strzelał w potylicę. Obwód wylotowy znajdował się w okolicy twarzy czaszki. Henryk Pawłowski został znaleziony, proszę Państwa, w miejscu, które znajduje się blisko widocznego tutaj na tym zdjęciu z lewej strony pomnika. W tym, proszę Państwa, dole udało się znaleźć 3 mężczyzn. Jeden z nich to Henryk Pawłowski. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć szczątki czaszki, takie ułożenie szkieletu. Także w tym przypadku, proszę Państwa, ta sama metoda uśmiercania. Zygmunt Szemierasz, pseudonim Łupaszków. Proszę Państwa, wszyscy doskonale znamy to miejsce. Rok temu tam na asfalcie wszyscy zgromadziliśmy się po to, żeby uroczyście wyprowadzić szczątki naszych bohaterów. I proszę Państwa, kiedy przeglądałem te zdjęcia, uświadomiłem sobie, że wszyscy byliśmy tam jakby przed tą mogiłą majora Zygmunta Szemierasza i jego, proszę Państwa, kolegów. Miejsce, gdzie udało się odnaleźć jego szczątki, zaznaczone jest kolorem czerwonym. Dziś, kiedy patrzymy na obraz
danej drogi możemy powiedzieć, że jest to ten właśnie obszar. Major Zygmunt Dzielesz Łupaszka został wychowany jako ostatni. Został oznaczony przez nas numerem 144. Był najwyżej. Oto jego szczątki. Mamy tutaj czaszkę i ułożenie. Ułożenie, które nie budzi najmniejszych wątpliwości. Majora Łupaszkę, proszę Państwa, wrzucono do dołu twarzą do ziemi. Oczywiście tak przy ułożenie szkielet najmniejszych wątpliwości tutaj nie mamy. Szczątki, które udało się odnaleźć, widać też, nie są kompletne. W tym przypadku, proszę Państwa, Kat oddał strzał bardzo wysoko, biorąc pod uwagę, że mają Łupaszka miał 179 metrów wzrostu. To w takim razie musiał rzeczywiście być znacznie niżej, poniżej Kata, skoro otwór wylotowy zdejmował się w tym miejscu, a otwór wylotowy w okolicy twarzą czaszki. Proszę zwrócić uwagę, który tutaj jest miejsce. Mamy tutaj prawą stronę czoła. Do niedawna, proszę Państwa, nadal jeszcze istnieje pomnik symboliczny majora Łupaszki na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Już wkrótce ta sytuacja ulegnie zmianie. Wacław Walic, kolejny oficer okręgu wileńskiego AK. Jego szczątki, proszę Państwa, udało się odnaleźć w tym oto miejscu, zaznaczonym kolorem czerwonym. Dzisiaj pomnik Jerzego Jędkiewicza ciągle jest na łączce, a wiemy, że przy tym pomniku, pod tym pomnikiem, obok tego pomnika pochowanych jest 4-5 różnych mężczyzn straconych zresztą w różnym czasie. Proszę Państwa, szczątki Wacława Walickiego. Otwór wylotowy po kuli. Widać, jak bardzo zniszczona była jego czaszka. I ostatnia ofiara, Ryszard Widelski. Pochowany w tym samym dole, który Państwu wcześniej prezentowałem, jest to dół, gdzie pochowano także Henryka Pawłowskiego. Jest to miejsce. Oznaczony literą A jest właśnie Ryszard Widelski. Otwór po kuli, znowu motylica. I proszę Państwa, dziś poza nazwiskami ludzi, których Państwo już poznaliście, tych 9, możemy także Państwu powiedzieć, że wiemy już także, czyje szczątki rok temu jako pierwsze zostały wyniesione z łączki. Wtedy nie widzieliśmy jeszcze, czy miękki miały, było ich 115, one miały swoje notary. Mamy nie znaleźli tożsamości żadnych z tych ofiar. Ale teraz przygotowując prezentację dla Państwa, kiedy zrobiliśmy analizę poszczególnych numerów, wiemy już, proszę Państwa, że człowiekiem, którego szczątki jako pierwszy zostały wyniesione z łączki, był major Hieronim Dykutowski Zapora. Możemy powiedzieć, że w sposób wręcz symboliczny major Zapora po raz kolejny stanął na czele oddziału żołnierzy, tym razem nie po to, żeby poprowadzić ich do walki, ale aby z tych dołów hańby, dołów śmierci z pomocą wyprowadzić. I na koniec, proszę Państwa, kilka informacji podsumowujących. Zespole, któremu z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować i członkom zespołu, i wolontariuszom, i wszystkim tym, którzy w różny sposób pomagali, pracuje 20 specjalistów. Materiał porównawczy mamy od ponad 300 osób. W ciągu tych 11 miesięcy udało się sprofilować już ponad 100 właśnie profili genetycznych. W tej chwili 16 osób odzyskało swoje imiona, nazwiska, twarze. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli Państwu przedstawić kolejnych tych, których staramy się w naszej pamięci wymazać. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, w tej chwili odbędzie się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar. Bardzo bym prosił, aby ze środka od rodzin dziennikarze jak gdyby opuścili to miejsce, ponieważ tam będziemy zapraszali kolejnych przedstawicieli rodzin w kolejności alfabetycznej. I bardzo bym prosił, aby tam było jak najwięcej miejsca. Szanowni Państwo, ja zacznę odczytywanie. Bardzo proszę przedstawicieli rodziny Wacława Borowca. Wiele wspaniałych
słów pan minister wymieniał instytucje, które po prostu realizowały ten wspaniały program, którym należy podziękować, ale ja chciałabym podziękować ludziom. Ludziom, których spotkałam w ciągu tych ostatnich miesięcy, bez których pasji, determinacji, zaangażowania żadne instytucje nie byłyby ruszone. Także pieniądze, decyzje urzędowe to jedna sprawa, a wielkie, wielkie dzięki ludziom, którzy są zaangażowani, to wszystko są ludzie nie tylko swoją pracą zaangażowani, ale swoim sercem. Poznałam profesora Szwagrzyka, pana doktora Osowskiego, który był w Tarnobrzegu brzegu pracowniku Uniwersytetu Szczecińskiego. To po prostu im należą się wielkie podziękowania. Dziękuję bardzo. Chciałabym również w imieniu rodzin naszej, myślę, że wszystkich, bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali przy ekshumacjach, wszystkim archeologom, temu zespołowi młodych ludzi, którzy naprawdę włożyli wielki wysiłek, którzy zrobili wszystko, abyśmy dzisiaj mogli poznawać nazwiska kolejnych ofiar. Ci ludzie, których może nie widzimy tak w telewizji, których nazwisk nie znamy, ale ci wszyscy archeolodzy, antropolodzy, wszyscy medycy sądowi, wszystkim bardzo serdecznie w imieniu rodzin chciałabym podziękować. Dziękuję. Dzień dobry, jestem wnuczką Władysława Borowca i nie mogła moja mama niestety tu być, ponieważ 10 miesięcy temu, miesiąc po pobraniu materiału genetycznego zmarła. I ja, jako najbliższy członek rodziny, przyjechałem odebrać ten zaszczytny dokument. Chciałam serdecznie podziękować też właśnie przede wszystkim ludziom za pasję, za zaangażowanie oraz dążenie do celu nawet przez 20 lat. Chciałam również podziękować nie tylko za identyfikację i wszystkie prace, które do tego doprowadziły, ale również za postawienie pomnika, bo dzięki temu ja 3 lata temu odszukałam pierwszy raz imię i nazwisko mojego dziadka w internecie. Serdecznie dziękuję. Cieszę się, że żyję w takim kraju, który upomina się o swoich obywateli. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze jest czas dla przedstawicieli mediów, więc jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję wszystkim za udział w tej konferencji, tej uroczystości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.